Za nimi prawie 50 lat małżeństwa. Jak wygląda wspólne życie Lecha Wałęsy, 75 l, jego żony Danuty, 70 l? Okazuje się, że od jakiegoś czasu nie jest zbyt kolorowo. Małżonka byłego prezydenta smutno podsumowuje: on swoje, ja swoje. Dwoje różnych ludzi pod jednym dachem. Danuta i Lech Wałęsowie są małżeństwem z solidnym stażem. W listopadzie tego roku będą obchodzić okrągłą, pięćdziesiątą rocznicę ślubu. Przez te wszystkie lata, sporo razem przeszli. Były wspaniałe, ale i trudne chwile. Reklama, jak wygląda ich wspólne codzienne życie. Żona byłego prezydenta uchyliła rąbka tajemnicy w rozmowie z Newsweekiem. On swoje, ja swoje. Dwoje różnych ludzi pod jednym dachem, stwierdziła. O co dokładnie jej chodziło? Okazuje się, że jej męża bardzo pochłonął wirtualny świat i dyskusje w mediach społecznościowych. Powiem, tak z ręką na sercu do mojego męża nie można teraz dotrzeć. Jak zaczął się tak angażować w ten komputer to bardzo walczyłam. Płakałam, krzyczałam, tłumaczyłam. Wchodziłam do gabinetu i mówiłam: Patrz, jak to nasze życie wygląda. Ty siedzisz w internecie a ja co znak zapytania apostrof a on na to no to siadaj na krześle koło mnie albo to będziemy przez komputer rozmawiać ty na górze ja na dole powiedziałam nie wykrzyknik apostrowo wyjaśnia Danuta Wałęsa a jej syn Jarosław dodaje że ojciec prawie popadł w nałóg Wałęsowa próbowała przekonać męża do innego życia miała nadzieję że będą spędzać razem więcej czasu. Niestety, Lech Wałęsa coraz bardziej się pogrąża w nałogu. Pracowałam nad tym długo. Mówiłam, że dzieci i wnuki mamy już odchowane, to teraz powinniśmy zająć się sobą, wyjść na spacer, wyjechać, mówi żona byłego prezydenta. A co na to, Lech Wałęsa? Że nie chce, bo jemu jest dobrze, tak? Jak jest? Wcześnie wstaje. Po szóstej już jest na dole. Kiedyś robiłam mu śniadanie, ale teraz sam sobie robi i idzie do gabinetu obok. Nieraz cały dzień się nie widzimy, opowiada Danuta. Jest bardzo krytyczna wobec męża. Na pytanie, czy Lech nie uczy, się od ludzi, odpowiada krótko, nie. On mówi, że wie najlepiej. Wyjawia również. Że mąż nigdy nie wyznał jej miłości. Ani razu nie powiedział jej, że ją kocha. On nie potrafi, stwierdza Wałęsowa. Mimo wszystko, małżonka Wałęsy nie zmieniłaby niczego w swoim życiu. Urodziłam się na wsi w wielodzietnej rodzinie. Miałam ośmioro rodzeństwa. Ja jedna wyszłam w świat. Mam to, co mam, akceptuję to i jestem dumna z tego. Co osiągnęłam? Podsumowuję. Zobacz więcej materiałów.